Dzień dobry, zapraszamy na spotkanie z panem Marcinem Brandowskim, wnukiem aspiranta Jana Kozłowskiego, przedwojennego policjanta. Historia pana rodziny związana była z historią policji państwowej. Proszę o tym powiedzieć. Tak, historia jest związana z moimi dziadkami i pradziadkami, ale tak naprawdę dowiedziałem się o niej 15 lat temu. Jan Kozłowski urodził się 10 stycznia 1895 roku w Widzach, obecny teren Białorusi. Był synem Antoniego i Franciszki. Jako ochotnik 6 maja 1918 roku zgłosił się do 1 Korpusu Polskiego w Rosji pod dowództwem majora Dowbora Muśnickiego, gdzie służył jako dowódca plutonu. W 1923 roku wyjechał do Polski, gdzie rozpoczął służbę w Policji Państwowej w Wilnie. 25 lipca 1924 roku został wcielony do 3 Pułku Piechoty Legionu w Jarosławiu. W 1929 roku skończył Szkołę Oficerską Policji Państwowej w stopniu starszego przewodnika i rozpoczął pracę w Warszawie w 3 Wydziale Komendy Głównej. W 1930 roku otrzymał awans na aspiranta. W 1934 roku pełnił obowiązki komendanta powiatowego Komendy Powiatowej w Wieleniu. W listopadzie 1935 roku został mianowany na kierownika komisariatu w Radomsku, gdzie służył do wybuchu II wojny światowej. W 1938 roku został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. W okresie od kampanii wrześniowej do 1942 roku służył w Policji Polskiej Generalnego Gubernatorstwa. Prawdopodobnie został przeniesiony do Skierniewic, gdzie za przeciwstawianie się pacyfikacji Żydów został aresztowany przez niemiecką Policję Bezpieczeństwa SIPO. Usiłował uciec z posterunku SIPO, wyskakując z drugiego piętra budynku. Ucieczka nie powiodła się, wskutek skoku doznał złamania obu nóg. Został przewieziony do szpitala, a po wyzdrowieniu trafił do więzienia na Pawiaku w Warszawie. 15 sierpnia 1943 roku przetransportowano go jako więźnia politycznego do obozu Auschwitz, gdzie otrzymał numer 129860. Po niecałym kolejnym roku pobytu w Auschwitz został przetransportowany do KL Buchenwald, w obozie obóz niemiecki w górach Nordhausen, a następnie już przerzucony do tajnego obozu na Arzungel w Dorze. Tam wytwarzano słynną broń V1-V2. Dziadek nie przeżył niestety tego obozu. Zginął na 4 dni prawdopodobnie przed wyzwoleniem.